Także tak, homoseksualizm nie jest niemoralny. Zdarzyło mi się rzucać obraźliwe obelgi na temat płci wobec męskich kobiet lub zniewieściałych mężczyzn. Nie no, ja tak nigdy nie zrobiłem. Tak nie wolno. Totalnie kłóci się to z moim światopoglądem. No ale Boże, no co jest złego w stwierdzeniu faktu? Jeżeli widzisz ziomka, który się maluje i wygląda jak baba, to mówisz mu, że niewieściała kurwo. I nie ma w tym niczego obraźliwego. Jest to stwierdzenie faktu. Nie jest to kurwa homofobia. Trzymam dystans w relacjach z osobami, które podejrzewam o homoseksualizm. Kurwa, z Sergiuszem normalnie się dogaduję, więc chyba nie. Tak szczerze, homoseksualizm nie przeszkadza w ewentualnych relacjach. Ale nie mam nikogo w swoim otoczeniu, kto nazywałby się gejem na przykład, albo lesbijką. Jakby nie znam. Ale nie przeszkadzałoby mi to. Lubię towarzystwo osób homoseksualnych. No kurwa, no nie wiem, bo nie mam. Miałem parę takich styczności z homoseksualnymi ludźmi. Ale jest jeden. Jeden z tych ziomków zrobił na mnie neutralne wrażenie, a drugi mnie mega wkurwił. Nie zdałbym tutaj, ale dam tutaj, bo jest to bardziej obiektywne. Może po prostu jeden z nich był zjebem. Lubię towarzystwo osób homoseksualnych, jest mi to obojętne. Osoby homoseksualne są prawdopodobnie odpowiedzialne za część skierowanych w ich stronę szyderstw. No to tak, jak najbardziej, oczywiście, że tak. Przede wszystkim te osoby, które chodzą na te marsze równości i po prostu robią z siebie klaunów, to są same sobie odpowiedzialne, są same sobie winne, bo próbują, ci ludzie, podobnie jak ja na Twitterze, próbują wzbudzić kontrowersje. A kiedy na siłę, w przerysowany sposób wzbudzasz kontrowersje, to tym samym wzbudzasz też agresję czy niechęć niektórych ludzi. Więc tak, bo jest to przerysowane, to podkreślam, przerysowane. To nie jest tak, że nie masz prawa identyfikować się jako gej, bo masz prawo, ale zrób to w normalny, kulturalny sposób, a nie machając komuś dildem przed twarzą, chodząc półnagim po ulicy. Więc zgadzam się z tym. Za część napisane jest dam na maksa. Zdarzyło mi się w zastraszeniu krytykować osoby za ich homoseksualizm. Kurwa, to też jest takie pytanie strasznie chujowo zadane, bo pytanie brzmi, czy zdarzało ci się? Ale bezpośrednio, czyli rozumiem, w rozmowie w cztery oczy. W cztery oczy nigdy nikomu nie ubliżałem z tego powodu, że jest gejem, więc chyba nie. Natomiast czy zdarzało mi się mieć negatywną opinię na temat tych ludzi, to tak. Nawet bardzo negatywną kiedyś. Ale bezpośrednio patrząc komuś w cztery oczy, wiedząc, że jest gej, nie powiedziałem, o ty pedale jebany, zrób mi loda. Także nie. Gdyby osoba homoseksualna przedstawiała się do mnie, byłabym bardziej urażona niż w przypadku osoby heteroseksualnej. Kurwa, zależy. W sensie, bo to wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób by ta osoba zrobiła. Gdyby ziomek homoseksualny podszedł do mnie przykładowo w barze, powiedział, hej, napijemy się drinka, a ja będę go spojrzał, powiedział, stary, nie dzięki, i by odpuścił, to nie miałbym z tym problemu. Jeżeli podszedłby do mnie ziomek, powiedział, ale jesteś przystojny, powiedziałbym, dzięki, jestem hetero, ale dzięki, byłby koniec rozmowy, nie miałbym żadnego problemu. Nawet by mnie to w jakiś sposób rozbawiło. W sensie pozytywnym tego słowa znaczeniu. W zasadzie, kurwa, chociaż się facetom podobam. Byłoby to budujące. Natomiast gdyby był natarczywy, to niewątpliwie byłbym dużo bardziej wkurwiony niż w przypadku osoby heteroseksualnej. No ale to no wiadomo, z wiadomych przyczyn, chyba tego nie trzeba tłumaczyć. Dlatego zostawię tak po środku. Na femcie zaczepił? Nie, na femcie nie zaczepił, a nie obmacywał. Jest to różnicą. Nie przeszkadza mi publiczny widok par seksualnych. Homoseksualnych. Kurwa, no też nie jest to zdefiniowane jakoś tak. Jest to ogólnikowo mocne. No zależy co robią.
Dam po środku, bo jeżeli by się całowali na przykład, to by mi to przeszkadzało. Gdyby się macali po chujach, to już w ogóle. Ale gdyby po prostu sobie szli ulicą, to co mnie to obchodzi? Niech sobie idą. Dam na medium. Nie ma dla mnie znaczenia, czy moi przyjaciele są osobami homo, czy hetero. Zgadzam się, a nawet powiem więcej, z racji takiej, że jestem ciekawski, to niewątpliwie interesowałyby mnie niektóre procesy, bo ja lubię być dociekliwy i jednocześnie robiłbym sobie żarty z nich, ale nie po to, żeby ich obrazić, tylko po prostu taki już kurwa jestem. Samo jak Murzyna męczymy żartami rasistowskimi, tak samo ich bym trochę męczył. Myśl o homoseksualizmie napawa mnie obrzydzeniem. Kurwa, szkoda, że nie zapytali, czy podnieceniem to. Nie no, myśl o homoseksualizmie napawa mnie obrzydzeniem. Kurwa, jeżeli chodzi stricte o seks, to tak. Natomiast jeżeli chodzi o fakt, że takie osoby istnieją i coś sobie tam robią między sobą, to nie, jest mi to obojętnie. Jest mi to obojętne. Co wy piszecie, że tak? No ale to ma być szczere, to ma być szczere. Chodzi o seks, myślicie? Kurwa, nie jestem pewien. No ja bym dał na event, tak jak jest. Jest mi to obojętne po prostu. Potem, nie wiem, nie mam czegoś takiego, żebym sobie siedział i zastanawiał się nad tym, jak to dwóch mężczyzn się nie bawi w łóżku, albo jak to mężczyzna nie ma penisa w ustach. No nie siedzę i takie myśli mi nie przychodzą do głowy i sobie o tym kurwa nie rozkminiam tego, więc no. Trzymam się z daleka od osób, o których wiem, że są homoseksualne. Zresztą pytania się powtarzają. No nie. Znaczy inaczej, nie wszedłem do klubu homoseksualnego z wiadomych przyczyn, nie chcę być tam kurwa zaczepiany, podrywany i tak dalej. Natomiast jest mi to obojętne. Jestem bardziej podejrzliwy wobec osób homoseksualnych niż wobec osób heteroseksualnych? Nie. Nie jestem. Czułbym się komfortowo mając za współlokatorę osobę homoseksualną. Ja bym sobie założył kłódkę na drzwi, to tak. Nie, żartuję, to był żart, czekaj. Nie no, myślę, żebym się czuł komfortowo, bo było mi to obojętne. No chyba, żeby zaczął przyprowadzać innych mężczyzn i słyszałbym w nocy: o Boże, mocniej, mocniej, mocniej! O ty byczku, byczku, ale mnie ruchasz, byczku, mocniej! Teraz mnie jajkami posmyra, jajkami! Albo licz mi jajka, licz mi jajka! O kurwa, no nie, no to wtedy bym się czuł niekomfortowo, ale... No. Ale jak normalnie, żeby to była osoba homoseksualna i nic nie robiła związanego z seksem z drugim człowiekiem, to czułbym się komfortowo. Stosunki homoseksualne powinny być nielegalne. To co to kurwa jest? Tak, nielegalne. Zresztą nie będzie nielegalne. Robią co chcą. Gdyby się okazało, że mój przyjaciel jest osobą homoseksualną, rozważyłbym zakończenie tej przyjaźni. No nie. Rozważałem zniszczenie mienia osób homoseksualnych jako karę za ich homoseksualizm. Dobra. Karę za ich homoseksualizm. A co jest. Co miałbym zniszczyć? Nie wiem, sąsiadowi rower? Ty pedale jebany rowerem jeździsz. Nie popieram idei, w imię której osoby homoseksualne pracowałyby w zawodach, gdzie mogłyby stanowić wzór do naśladowania dla dzieci. Nauczyciel w szkole, trener sportowy i tym podobne. Wydaje mi się, że jeżeli mamy w szkole do czynienia z nauczycielem, który wykłada matematykę na przykład, to on nie opowiada dzieciom o seksualności, więc jego orientacja w tym momencie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, a to absolutnie żadnego. Podobnie jest w przypadku sportów na przykład. Więc nie zgadzam się. Natomiast nie uważam, że taka osoba powinna na przykład. Uczyć dzieci WDŻ-etu. Bo miałbym pewne wątpliwości, obawy, że może to pójść w złym kierunku. Może jest to.
kurwa niesprawiedliwe z mojej strony, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, tak jest moje zdanie, więc ja bym był po prostu ostrożniejszy. Myślę, że jest to nie fair z mojej strony. Ale czemu wy mówicie, że to jest populistyczne? Przecież większość osób nie lubi gejów, czekaj. Czy tolerujesz osoby homo? Wydaje mi się, że tak w Polsce jest 50-50. Bo o tym nie wiem, no ja uważam w ten sposób. Ja lubię sobie robić żarty homoseksualne, jeżeli jakiś homoseksualista, pedał, gej czy zwał jak zwał przyjdzie i powie: o Boże, ale mnie uraziłeś takim żartem, to odpowiem mu: chuj ci w dupę, mi trochę przyjemności w życiu. Będę dalej to robił. Natomiast tak zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę moje odczucia względem tych ludzi, jest mi to obojętne. Może dlatego, że od już paru lat mieszkam w dużym mieście i takie rzeczy mnie nie zaskakują, może się przyzwyczaiłem, może po prostu, no nie wiem, już nie powiedzieć, jakby nie przeszkadza mi to w żadnym stopniu. To czemu ta ankieta się nie pojawiła? Jeszcze raz założę. A, wystąpił błąd, spróbuję jeszcze raz. Kurwa, błędem jest... Kurwo jebana. O, teraz będzie działać. Nie, no nie działa, kurwa. Jebana ankieta pierdolona. Może dlatego, że jest homo. Tolerujesz gejów. O, teraz działa, ale jaja. Musiałem napisać gejów z błędem, bo osoby homo nie przechodziły. Tolerować się znaczy lubić? Stary. Jak to mówi o lubieniu? Mówimy o tolerancji. No, widzę, że jest 50-50 ocena ludzi, nawet na korzyść tego, że tolerują. Słowo tolerancja od razu sugeruje, że to się zgorszy? Nieprawda. Dlaczego influencerzy nie podają się na tematy polityczne, że boją się utraty followów? A uważasz, że influencerzy powinni mieć jakikolwiek wpływ na decyzje swoich odbiorców odnośnie ewentualnego głosowania? Po pierwsze, uważam, że jest to zbyt duża odpowiedzialność. Po drugie, uważam, że łatwiej w ten sposób po prostu budować podziały, a raczej influencerzy woleliby tego uniknąć. A po trzecie, wydaje mi się, że mogą też się bać ewentualnych idących za tym konsekwencji. Tak myślę przynajmniej. No dobra, ankieta jest 60-40. Kiedy spotykam osobę, z którą mógłbym się zaprzyjaźnić, sprawdzam jej orientację seksualną. To są te same pytania, kurwa. To są te same pytania, no kurwa, co za debil to robił? Przebywanie w towarzystwie osób homoseksualnych sprawia, że czuję się nieswojo. Kurwa, no trochę tak, w sensie inaczej, gdybym spotykał się z ludźmi i wszyscy byliby homoseksualni, a hetero, to czułbym się delikatnie nieswojo być może, gdyby emanowali tą swoją orientacją, ale gdyby nie było tematów seksualnych i nie byłoby podkreślenia tego, ja lubię w dupę, to jest mi to obojętne, więc zostawię po środku. Jestem w 33% homofobem. Kurwa, pedale pierdolony, który robił, kurwa, tę ankietę, śmieciu zażygany. W ogóle, kurwa, nie jestem homofobem. To jest, kurwa, nieobiektywne w chuj. To co, ma każdy odpowiadać tak, jak sobie, kurwa, zażyczysz? Chuj ci w dupę! Śmieć. Zakomana ankieta, kurwa. Męczy mnie życie społeczne i